Epidemie i pandemie nie są niczym nowym. Oczywiście skala zachorowań w materiale kopalnym bywa często trudna do określenia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zwierzęta kręgowe, których ogółem jest dosyć mało w zapisie kopalnym, więc zazwyczaj znajdujemy pojedyncze okazy, czasem fragmenty zwierząt, jakieś pojedyncze kości, więc oczywiście to nam o populacji najczęściej niewiele mówi, ale są takie sytuacje, takie stanowiska, gdzie znajdujemy całe stada zwierząt. I z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi w Krasiejowie u nas w Polsce. Właśnie w tej chwili prowadzimy badania dotyczące paleoepidemiologii zwierząt krasiejowskich. To są przede wszystkim gady i obserwujemy tam sporo różnych chorób, różnych uszkodzeń, złamań, które no, świadczą o tym, że mamy do czynienia z żywymi niegdyś zwierzętami, które tak samo jak dzisiejsze cierpiały na różnego rodzaju choroby. Czasem się pojawiają takie hipotezy, że jeżeli na przykład by doszło do rozmrożenia czap lodowych gdzieś tam na biegunach ziemi, no to mogłyby się uwolnić jakieś starożytne choroby. Pewne ryzyko takie istnieje, ponieważ oczywiście te mikroorganizmy, zarówno wirusy, jak i bakterie, gdzieś tam zamrożone mogą sobie wegetować. Oczywiście w wielu wypadkach prawdopodobnie są one już od dawna martwe i tutaj niewiele mogłyby nam zaszkodzić. Natomiast no, taka hibernacja może teoretycznie pozwolić na przechowanie organizmów, zwłaszcza bakterii, które mają formy wegetatywne, które są bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiska. No i wtedy one mogą wrócić do aktywności i ponownie infekować. Z tego co wiem, całkiem niedawno nawet udało się właśnie z pokrywy lodowej wydobyć takie starożytne bakterie. Czy są groźne dla dzisiejszych zwierząt, w tym dla ludzi? Trudno powiedzieć. To oczywiście może wynikać z różnych rzeczy. Z jednej strony teoretycznie tak, ponieważ są czymś zupełnie nieznanym dla nas, do czego my możemy nie być przystosowani pod kątem odporności. Ale z drugiej strony być może są to jakieś organizmy, które do których już wyewoluowaliśmy odporność dawno, dawno temu, prawda? I w związku z tym one uległy pewnego rodzaju eliminacji i dlatego no, już dzisiaj nie egzystują w naszym świecie poza jakimiś takimi bardzo ograniczonymi miejscami typu właśnie na przykład pokrywy lodowe.